28 września o godzinie 14 w Rycerce Górnej obok dawnej szkoły podstawowej została uroczyście otwarta siłownia plenerowa. Dzięki wspólnemu wysiłkowi mieszkańców Rycerki udało się pozyskać pieniądze z rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – otwarte strefy aktywności, w skład którego wchodzi 6 urządzeń do ćwiczeń siłowych, jak i również stół do gry w szachy. Wyszło to z naszej inicjatywy mieszkańców. 3 lata składaliśmy do Funduszu Sołeckiego pierwsze boisko, później o cośkolwiek, żeby powstało dla tej młodzieży takiej starszej, no i tak samo dla nas. Po 3 latach, dzięki teraz ostatniemu Funduszu Sołeckiemu, mamy tą siłownię. Jak możemy przeczytać na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki, otwarte strefy aktywności mają sprzyjać integracji społecznej poprzez wspólne podejmowanie aktywności fizycznej i być skierowane do różnych grup wiekowych. Obiekty zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie, zaprojektowane z dbałością o integracyjny charakter przestrzeni, mają szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, rodzin oraz osób starszych. W uroczystości otwarcia brali udział przedstawiciele władz gminy Rajcza. To jest dopiero początek i będziemy dalej działać też w innych sołectwach, bo to jest bardzo duże zapotrzebowanie na taką formę spędzania wolnego czasu. Brawo! A!